110. odcinek Edumaniaka. Dzisiaj, w prawie jubileuszowym odcinku, zapraszamy na wołanie kukułki. O tej książce i o tym, jak się ją czytało, opowie Państwu Ania Maciążek. Państwa w kolejnym odcinku Edumaniak TV. Dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć, przedstawić i zaproponować książkę Roberta Galbraitha Wołanie kukułki. Robert Galbraith to nikt inny jak znana nam wszystkim autorka, która powołała do życia Harry'ego Pottera. Napisała też pierwszą powieść Trafny wybór dla dorosłych, ale nie o tych książkach dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć. Chciałam przedstawić Wołanie kukułki. Tytułowa kukułka to supermodelka Lula Landry, której ciało zostaje znalezione pod balkonem jej londyńskiego apartamentu. Wokół ofiary zbiega się tłum paparazzi, którzy są żądni sensacji. Policja tutaj będzie miała nie lada wyzwanie, jednak ta sprawa szybko zostaje uznana za zamkniętą, gdyż werdykt brzmi, że modelka popełniła samobójstwo. Jednak z tym werdyktem nie do końca zgadza się jej przyrodni brat John Bristow. Postanawia wynająć prywatnego detektywa i trafia do kormorana Strike'a. Strike przyjmuje zlecenie i razem ze swoją nową, tymczasową sekretarką drąży temat, szuka nowych poszlak, a ślady prowadzą do. Do kogo właśnie tego Państwu nie zdradzę, zapraszam do lektury. Koniec jest naprawdę bardzo, bardzo zaskakujący. Wołanie kukułki jest to świetnie skrojony kryminał. Wszystko ma tutaj ręce i nogi, jest spójne, logiczne. Nie ma tutaj niepotrzebnego chaosu. Książka trzyma w napięciu od pierwszych stron, a im dalej, tym trudniej się od niej oderwać. Książka ta też pokazuje w sposób fajny, odsłania świat celebrytów, ich mechanizmy, w jakich oni żyją, ich bogaty, luksusowy świat, który dla niektórych może być ciekawy. Co mnie się podoba w tej książce, jest to postać głównego bohatera, detektywa Cormorana Strike'a. Jest to postać nietuzinkowa. Z jednej strony może się wydawać, że taki facet jak on, wysoki, jest gruboskórny, osły, natomiast w głębi duszy jest to bardzo wrażliwa osoba. Spodoba mi się również wątek współpracy detektywa ze swoją nową, tymczasową sekretarką Robin. Bardzo zaskakujące jest to, jak ta współpraca między nimi wygląda, ale tego Państwu też nie mogę zdradzić. Wołanie kukułki otwiera cykl spraw Cormorana Strike'a, przynajmniej tak zakłada, a zapowiada autor. Polecam Wołanie kukułki nawet tym, którzy przeczytali Trafny wybór i zostali rozczarowani. Historia detektywa Strike'a jest dużo fajniejsza i dużo ciekawsza. Zgadzam się z Anią. To bardzo fajna książka. Myślę, że warto poświęcić dla niej weekend, rozerwać się. Co mnie najbardziej ujęło i zwróciło moją uwagę, to bardzo fajny język tłumaczenia. Myślę, że tłumacz zrobił bardzo fajną robotę w tej książce. Też ją spokojnie mogę osobiście polecić.